おまま、シンデリオ、タカナカ、ハンダイ、サムスン、ホワウェイ、トゥオ。Cześć, z tej strony Gabor, a ja zapraszam was na komentary. Tak, dokładnie tak, oglądamy sobie Gplaya w tym tygodniu. Synek Gplaya nie żyje w Minecraft, Gplay i Lucky. Standardowo link do filmu macie w opisie, zerknijcie go sobie, do twórcy również, więc wpadajcie, a my zaczynamy. Kochanów. Cześć, kochanów. Pewnego dnia zawozi swojego synka na sprawdzian do szkoły. O. Nagle dzwoni do niego dyrektor i mówi, że Gplayek miał wypadek. Szybko go wpakowali do trumny. Ale to jest w ogóle straszna taka sytuacja dla rodzica, że odbieracie telefon i okazuje się, że to jest dyrektor i na przykład wasz syn miał wypadek, to musi być naprawdę traumatyczne. Współczuję, jeżeli ktokolwiek to kiedyś przeżył. Szybko jedzie do szkoły, aby sprawdzić, co się stało. Okej. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka. Nie wiem, czy to jest przygoda, jakby umarł. Wpakowaliście go do trumny, to ta przygoda jest z trumny. Właśnie byłem na zakupkach, ponieważ planuję zrobić dzisiaj mojej rodzince niespodziankę. O, fajnie. Pyszny obiadek, także będą naprawdę myśleć, okej, że to będzie wyśmienita niespodzianka, jeżeli chcesz gotować. Idziemy do domku. Ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jeszcze... Jezu, ale o tym było 30 sekund temu. Idziemy do domku, ale pamiętaj o subskrypcji mojego kanału, widzu. Subskrypcja tutaj. I oczywiście zostawcie kciuka w górę, żeby mi kibicować. Tak, przed sekundą mówiłeś. Zostawcie, zostaw widzu kciuka w górę. Zostaw kciuka w górę. Zostaw kciuka w górę. Chwila, czy mi się wydaje, czy tam jest Gplayek? On przecież no powinien właśnie być w tym momencie w szkole. No właśnie, środek co ten Gplayek robi? Siemanko, co ty robisz? Ej, ten Gplayek ma jakiś inny głos w ogóle chyba w tym odcinku. Już pomijam fakt, że on wydupił mi, nie wiem, ta rodzina cała powinna być wzięta do jakiejś opieki społecznej. Ja rozumiem, że syn nie poszedł do szkoły albo coś, ale żeby od razu mu bęben w łeb rozwalać, no gościu, no. Teraz masz zajęcia, co ty robisz no w domu właśnie jeszcze, co? Tato, ale ty mówisz, że wracasz niby później do domu. Tato, wiesz co, ja dzisiaj nie poszedłem do szkoły. No to patrzcie, no. Gplay chciał zrobić niespodziankę. Okazało się, że syn go ubiegł i zrobił niespodziankę Gplayowi. Mówiłeś wszystko mamie i tak dalej? Pozwoliła ci zostać w domu? Mamusia o tym wie. Wiedział, że okej, synek może zostać. Zadzwonię do Gplayki i się dowiem, bo to naprawdę jest dla mnie dziwne. No, ale... Po co ty idziesz do telefonu stacjonarnego swoją, skoro ma swoją stylową Nokię 3310 w kieszeni? Pozwolisz, pracę mam! Stachu! Stachu? Po co dzwonisz? Pracę mam! Kto mu dał takie pozwolenie? Bo on siedzi w domu przed telewizorem i się bawi tutaj świetnie. Co? Nic takiego mu nie mówiłam! A to znaczy Gplayek! Gplayek, w ogóle, czemu wy wychowywaliście kłamcę? Nikt nie pozwolił mu nie iść do szkoły. Halo! Stachu? Do szkoły, no właśnie! O nie, jeszcze sprawdzam. O właśnie! Nie no, ja w ogóle nie powinienem się tu wypowiadać w tym temacie, ponieważ ja gimnazjum skończyłem z 51% frekwencją. Ale zdałem, żeby nie było, zdałem i kontynuuję naukę w szkole. Nikt nie pytał. Gplayekowi pokażemy w ogóle, co on tutaj narobił. O nie! O nie, on odpalił aurę! Ojciec odpalił aurę, będzie go napi***ać teraz. Broń się, synku. Weź tarczę rodułamadę i może ona cię ochroni. Ja sobie zaraz jakąś jeszcze kawkę wypiję, zjem coś. A jeżeli wy chcecie wypić swoją ulubioną dobrą kawkę... Oj, nie. Jeszcze nie mam z nimi deala. Mi się nie chce iść do szkoły. Zrób mi kawę, słuchaj. Ja wyłączam... Boże! Nie dość, że wychowaliście gościa, który kłamie, nie chodzi do szkoły, to o mnie, to do tego jeszcze każesz mu robić kawę i wypakować zakupy, jeszcze nie wiem. Każ mu zbudować dom obok. Ej, myślę, że duża część młodzieży pomaga rodzicom w podobny sposób. Przynajmniej ja często robię im herbatę czy kawę. Kurczę, nie będzie żadnego tutaj oglądania. On był cały czas wyłączony. U mnie nie było nigdy tak, że nie wiem. Znaczy, tak wiecie, w ramach grzecznościowych jakichś rzeczy to tak, ale u mnie tak nigdy nie było, że... O, synuś, zrób mi kawę, bo mi się nie pij. Zawsze była kulturka i w ogóle, a tej czysty wyzysk. Dobra, dziękuję. Co ty mi tutaj, cukier? Ja nie chcę tego w ogóle. Co jest? Oddaj, cukier, nie... kumacie, że... Uznajcie to za łyżeczkę. Co ty mi tutaj, kurde, cukier sypiesz? Nie będziesz, ja nie piję z cukrem, kurde. Chodź sobie jeszcze szybko coś zjemy, bo ty pewnie nic dzisiaj nie jadłeś. Który masz ten sprawdzian, co? No już, tato, ogólnie. Ha, o której godzinie? Już. Dwie łyżki cukru ci dodałem do dwie kawy. Dwie łyżki cukru? Ech.
Także miałam kawkę, no sobie tutaj popiję. No dobra, tata, w sumie wiesz, co ci powiem? No? Ja nie poszedłem na pierwszą historię, nie? A no? Druga lekcja to polski. Zawieziesz mnie? No słuchaj, ale czekaj, w ogóle strasznie brzuch mnie boli. Ja muszę w ogóle iść na chwilę... Może to przez dwie łyżki cukru w kawie! Ale mnie w ogóle brzuch boli, ja nie wiem. No ciekawe, ej, w ogóle gość jest jakimś pierdzielonym wiedźminem. Jakby on wypił tą kawę i 30 sekund później ma reakcję. Ten metabolizm zapier... Co w ogóle jest grane? Sranie! Haha! Ej, a może G-Playek mi coś normalnie dosypał teraz? On mi coś tam kombinował. Tak, dwie łyżki cukru. Co to za syn? Kłamie, nie chodzi do szkoły, wrabia matkę, daje dwie łyżki cukru do kawy i jeszcze wspuje jakieś środki przeczyszczające z ojcu. To jest cudne. Umyjemy szybko tutaj ręce. Idziemy, słuchajcie. On umył ręce w wannie. Czy on tutaj, aby na pewno czegoś podejrzanego nie ma? To są zabawki. Proszek przeczyszczający. O nie, to proszek przeczyszczający z ID Minecraft 2.sugar. Do kawy mi dosypałeś środek przeczyszczający, co to ma być? Aha, bo patrzcie, to było 400 IQ, bo on mówi, że to były dwie łyżki cukru, a to były dwie łyżki środku przeczyszczającego. Ty za dużo wiesz ogólnie, chodź, bo się spuścimy. Ty za dużo wiesz, mniej wiesz, lepiej śpisz. Jesteś bardzo niegrzeczny, chodzisz na wagary, trolujesz swojego własnego tatę, ja po prostu ci nie odpuszczę, idziesz do szkoły i tak, masz... Dobra. Ja tutaj, no dobra, ty prowadź, synku, jest dosyć blisko. Ile on ma lat? Muszę być pewny, że wszedłeś i nic nie kobiluj, wchodź tam, G-Playek, dobra, zamykam cię. To są szkoły na jakiś potężny zamek, na jakąś wajchę. Jezu święty, jeszcze mają pewnie kraty w oknach. Napiszcie, czy wasza szkoła ma kraty w oknach, ale to jest w ogóle jakaś jednostronna wejść. Tam jest pułapka z piły, mówię wam. Bo ja w ogóle przecież teraz muszę iść do pracy. Ostatnio w ogóle w sklepie pracuję i muszę iść tam w ogóle powiedzieć. W końcu normalna praca! A ci te YouTube wszystkie. Że tak naprawdę dzisiaj nie będę mógł pracować, bo w ogóle cały czas mnie ten brzuch boli. Ja nie wiem w ogóle, no co bo ten nie wiem, nażarłeś się środków przeczyszczających. By twój syn świadomie się przyznał, że ci je podał. Środki przeczyszczające. Ej, chwila, telefon do mnie dzwoni. Czy to free MP3 telefon alarm sound? Halo, kto mówi? Halo, dzień dobry. Jest tam ktoś? Halo, tata G-Playka? Tak, halo, to ja, G-Playka. Tata G-Playka? To tata czy G-Playka? Co się stało G-Playkowi? Musi pan szybko przyjść do szkoły. No dobra, no już powiedz pan, że on umarł. Poza tym on go odstawił tam 30 sekund temu. Halo! Jak po mnie dzwonili ze szkoły do rodziców, to mówili konkretnie, co się stało, a nie, że ej, bo coś się stało pana synowi, nie powiemy co, żeby się pan śmieć. Tutaj lekarz robi? Co to jakiś naukowiec? Ej, co jest grane w ogóle? Co to ma być? Jakaś trumna? O co tutaj nie chodzi? RIP G-Play? Kumacie, że... Załóżmy hipotetyczną sytuację, że wywalił się na schodach i... Wywalił się na głupi ryj i złamał kręgosłup, to... Czemu tu jest trumna? Czemu on jest w tej trumnie? Czemu za jego trumną w trumnie jest czaszka? Jest tyle osób, jest już tabliczka RIP G-Play. Czemu on ma spoczywać w pokoju? Język to jest głupie. W ogóle dziękuję, bo to ktoś z Discorda polecił mi ten film. Zapraszam na mojego Discorda, link w opisie, bo to właśnie mam taki specjalny kanał, filmy do reakcji i tam właśnie ludzie wysyłają filmy, które mogę obejrzeć. To dziękuję gorąco. Przykro mi, pański syn nie żyje, co jest? Umarł! To ta piłka od koszykówki! Jezu, jak to jest głupie! RG, pomocy! G-Playek, ty się obudź! O nie, czemu go napierdalasz przez sen? Ja już zadzwoniłem, proszę pana, tu idę! Zadzwoniłem po posiłki, zaraz wszystko będzie dobrze! Ale wy go wpakowaliście do trumny! Jak coś ma być dobrze? Wy już zaliczyliście! On już przeszedł kartotekę, on już nie żyje! Daliście mu tabliczkę, żeby spoczywał w pokoju. Co ma być dobrze? Jakie posiłki? Krematorium? Ale co na się czas, stało? To wszystko pójdzie. Panie nie wiem ogólnie, co się stało. Co się jak nie wiesz, jesteś dyrektorem? Przed chwilą minutę temu go... No właśnie, to było 40 sekund. Jest tak w trumnie, no co tu... Stary, on się jeszcze utopi przez śmierć zaraz. No przecież ty jak na niego nachlapiasz? Muszę się nie przejmować, nie wiem naprawdę, co się stało. Jak się nie przejmować? Syn mu umarł. W pewnym momencie zawołali mnie dzieci i przyszedłem tutaj, patrzę i od razu telefon do pana, szybko teraz... No kumacie, przyszedł dyrektor na boisko szkolne, patrzy, a tam uczeń w trumnie z napisem spoczywaj w pokoju, Chryste. Zadzwonić jeszcze po policję, żeby tu przyjechały posiłki, bo to jest naprawdę dziwna sprawa. Ale to ja ale muszę... jakie...
Czyż wy już zaliczyliście jego zgon? To ma może jakieś dochodzenie czy coś? No dobrze. Ja mu kazałem iść do szkoły. A jak dobrze, moja. Syn mu umarł. Panie dyrektorze, pan jest jakiś pod wątpliwym stanem trzeźwości. Wszystkim replayce do widzenia, no, doktorze. Dyrektorze. Ale za co ty go, zabiłeś, że przepraszasz? To jest po prostu typie. Moja wina, bo ja mu kazałem iść temu chłopaczkowi po prostu do szkoły. To nie jest twoja wina. Dzieci po prostu mają obowiązek prawny. Możesz równie dobrze oskarżyć państwo, do którego chodzisz. Znaczy, zakładając, że to jest Polska, to jest czyste założenie, hipoteza, że to jest Polska, to możesz oskarżyć, nie wiem, polskie prawo, że muszą chodzić dzieci do szkoły. Zadzwonię do G-Playki, spytam się, gdzie jest. Halo, G-Playka, gdzie jest? A, i teraz dzwonisz normalnie z telefonu, a nie może, nie ze stacjonarnego. No jestem tutaj obok szpitala, pracuję sobie, a co? G-Playka, muszę ci... Kto pytał? Ale to ty dzwonisz. Halo, G-Playka, no jestem tutaj, pracuję obok szpitala ogólnie. Nasz synek, słuchaj, podobno nie żyje, jest po prostu w trumnie sobie, leży na boisku szkolnym, wiesz? Nasz G-Playek, wiesz co, zawiozłem go do szkoły, w ogóle, słuchaj... No wziął i umarł, no. Idzie i się na ten głupi ryj wywali. To jest już dla mnie na dzisiaj za dużo. Ja idę, wiesz co, ja... Aha, ty zostawiasz swoją żonę. Zostawia swojego chyba martwego syna, bo to jest dla ciebie za dużo. Wszystkim powiedzieć Lakiemu. Ale komu? Po prostu, ale co to Lakiego obchodzi? Kiedy będzie, nie wiem, jakiś pogrzeb. Może gdyby twój syn był Laki, to by nie umarł. Jezu święty. Co ja powiedziałem? Ja mam po prostu nie, no ja tam się cieszę. Ej, co jest w ogóle? To jest gra. Co to jakaś pułapka? O co chodzi? Wypuszczać mnie stąd. Ciepla, ja to zabiję. To ktoś mnie tu uwięził w jakieś pułapce. No to... Laki, co ty tutaj robisz? Co to za trolek ma być, co? O nie, zauważył mnie, zauważył mnie. Mu umarł syn, a Laki go troluje, kumacie. Umarł mi syn, a mój znajomy robi dziurę w podłodze i wpadłem tam do końca. Ja dzisiaj nie mam humorku, wiesz co się stało? G-Playkowi się stało coś niedobrego i nie żyje. Co się stało, ej, co się... No stało mu się coś niedobrego i ten nie żyje. Co się tym dzieciakom wpuszcza do mordy aktualnie tymi filmami, to jest naprawdę ewenement. No, stało się coś złego i no ten umarł i nie żyje. Boże święty, jakie gówno. Już wolę, dlaczego ja oglądać na TVN-ie? Ojejku, to przepraszam, mam ci jakoś pomóc w jakiś sposób? Nie, tak, co, ja idę widzisz ten most? Chodziło o postać komputerową. Chodzi o postać. Nie, twórca. Mi się nic nie chce, Laki, trzymaj się, powodzenia. No dobra, to cześć. Ho. No dzięki, ja nie mogę, wiecie co? Ja, ej, a co to są za kolce w ogóle przed co moim chodzi? Domem? Pełno kolców? Znaczy, ktoś takie słabe kolce, bo da się to pewnie sprawka Lakiego po raz kolejny. Nie dość, że mi tam zrobił normalnie pułapkę, wpadłem. Ej, widzieliście? Co to był jakiś cień? To jakiś cień. Co to jest? Co jest grane? Co to? Ej, ktoś na Vaniszu i na Creative siedzi, halo! Ej, może to jest duch G-Playka? To może G-Playek w ogóle wszystko porozstawił i teraz tam się na mnie się mści? Ja ej, bym do końca życia nie wypił żadnej kawy w takim razie. To ej, śmieszne, duchu jeden, stawiam od wynoś domu. Się z mojego domu, G-Playek! Proszę, przepraszam cię, przepraszam pierwsze, cię, pierwsze, jaki... O nie. Jaki duch? To jest latający dirt, zacznijmy. Proszę cię, patrzcie tutaj. O nie. Duch G-Playka. Ej, to brzmiało nawet jak duch. O nie, co ja mam robić? Jak ja mam odpędzić tego ducha z mojego domu? Ała, zostaw mnie. Egzorcystę. Do kościoła i co ten mu na kreatywie niszczy bloki? O nie, szybko idziemy do Lakiego, bo tak naprawdę kazałem mu iść do szkoły. To po prostu jest chyba moja wina. No nie, ja po prostu, słuchajcie. Nie, mam dzisiaj pek. Zrobiłem coś złego swojemu synowi. Prawdopodobnie będzie się mścił za to do końca życia. Prawdopodobnie już nigdy jego duch, jego dusza mnie nie opuści. Kazałem mu iść do szkoły. Laki kiedyś umiał, słuchajcie, po prostu od, jak to się mówi, odganiać duchy. Czemu Laki umiał takie rzeczy? Kim jest Laki? Słuchajcie, chyba go nie ma w ogóle. Czemu wpieprzasz mu się do domu? Jesteś ziomal, siema. No, słuchaj, Laki. Mój ziomo w pierwszej LO zjarał Amsterdam. W drugiej LO odwołał ducha, a w trzeciej strolował starego dziplucha. Jaki cringe'owa. Nawiedził mój dom i musimy go odgonić, słuchaj, masz jakieś rzeczy? Latający dirt. Takie, wiesz co, do odganiania duchów, jak czy coś to? Takiego? Serio? Nie, masz naprawdę, nie mówcie, że to się zamieni w jakieś Ghostbusters czy inne, coś tego typu. Nie wiem jak wy, ale jeżeli miałbym przewidzieć ten film, możemy się bawić w przewidywanie filmów. Dla mnie to za tym wszystkim stoi Laki i G-Playek i G-Playka. Albo w sumie G-Playka może nie, ale Laki i G-Playek na pewno za tym stoi, sobie robił jaja z G-Playa na pewno. Jestem pewien, to jest rol.
Wszędzie mi drzwi zastawiał, krzyczał, straszył mnie, normalnie przeciąg mi w domu zrobił, tu rozstawił, wiesz co, musimy, słuchaj, tu nie wiem, jakieś te świeczniki, po prostu te rzeczy. Ale dobra, czemu czekaj, kiełbaskę? Rytuał, weź czemu właśnie, kiełbasa? Czemu kiełbasy? Oni nawet nie potrafią zrobić rytuału, bo dają jakieś kiełbasy tutaj. For fuck's sake! Kiełbaski się boją, tak, zapach kiełbasy to duchy, to jest to, czego duchy najbardziej nie lubią. No dobra, dobra. Zbierzmy się w oku, usiądźmy tutaj. Ale was jest dwóch, jak ty chcesz zebrać w koło, jak was jest dwóch? Gdzie tu jest koło? Bo tutaj są w ogóle jakaś ducha? Laleczka. Jakiś wudu, o co chodzi? Ten duch się... Ło, łudzia! Raz, dwa, ucha. Trzy i ducha nie ma. No i już chyba. Pentagram już, jakiś. Już, słuchaj, po sprawie i co, już sprawa załatwiona, już, słuchaj... Ej, tutaj lata ten duch, jaki widzisz? TNT on ma! Zobacz, co on robi, jeszcze on się ma wkurzył bardziej. I co? I co widzisz? Mówiłem ci, że to jest... On ma TNT! Rozstawię kiełbasy, rozstawię kiełbasy! Dobra, jaką kiełbasę, Laki, jesteś na pier... Dobra, ty, nie wiem, odpalił TNT, Laki! Odpalił TNT, ale... O nie, Tomek! Ale poszło! Trafiło w ciebie, widzisz? Jesteś zamachowiec, dzwoń na policję, czy kiełbasa... To twoja wina, ta kiełbasa go rozłościła. Widać jego cień, musimy go jakoś złapać, słuchaj, jak to na pewno nie jest wampir. Słuchaj, w jakąś butelkę szklaną może, czy jakieś, w jakieś wiadro go złapiemy, masz jakiś pomysł? Co ty gadasz w ogóle? Trzeba zobaczyć. Czosnek, może z czosnkiem mi się... Nie, właśnie, to nie jest wampir. Jakby był wampirem, to by nie miał cienia i nie mógł wychodzić na słońce. Jaki czosnek, co ty mówisz? Nie no, Laki to jest najgorszy ghostbuster, jakiego kiedykolwiek widziałem, przysięgam. On gdzieś tutaj będzie, ja dirt nastawię, żeby za nami nie szedł. Tu jest niebezpiecznie, Laki, lepiej stąd zwiewajmy, wszystkie twoje jakieś rytuały nic nie dają. Czekaj, ja pójdę po zaklinacza duchu, bo on się zna najlepiej na tym. A ty kim jesteś? Ty miałeś być zaklinaczem. Ja nie jestem takim profesjonalistą, pójdę może po jakiegoś. To po co się za to brałeś, debilu? Dobra, na razie. Ej, nie ma gdzie jest ten GPL? Ej, chwila, gdzie jest G-Play? Gdzie go zabraliście w ogóle, co? Chciałem jeszcze zobaczyć synka ostatni raz. W ogóle rzucam tą robotę w cholerę i nie chcę pracować więcej. Czemu? Jakiej roboty? Co ty do tego ma twoja robota? Tu jest właśnie pan tutaj z restauracji. A tutaj po prostu powinien gdzieś być... Ej, G-Playek? Co on tam robi? Ja poproszę wszystko. Ty żyjesz, G-Playek? Halo, G-Playek, ty żyjesz? Ale kogo ty poprosisz, jak nie ma kasjerki przy lacie? I z karty kredytowej sobie wziąłem. Ale jak to, słuchaj, jak moja karta kredytowa jest tutaj, jak to w ogóle ty, słuchaj, PlayStation sobie to kupujesz? A jak to w ogóle, co to... Co to miało znaczyć, słuchaj? Po pierwsze, czemu dajesz pieniądze do kasjera, którego nie ma? Po drugie, czemu płacisz sztabkami złota? Jaki bankomat wydajesz sztabki złota? Po trzecie, przecież karta kredytowa jest tutaj. Nawet jeśli wypłaciłbyś kartą, jaki rodzic daje dzieciakowi PIN do karty? To dwa, nie kupujesz PlayStation 5, tylko kupujesz jakieś gówno, podróbę, Game Boy 1000 gier w jednym, albo kupujesz Nintendo, albo AirDotsy tam są jeszcze, albo kupujesz Xboxa. Co to było? Ty to zrobiłeś sam? Strolowałeś, tatuś, słuchaj, wszystkich? Ja naprawdę nie wiem, ja po prostu mówiłem ci, że mnie brzuch bolał, nie mogę iść do szkoły. Czekaj w ogóle, ja mam dostanę jakąś tutaj wiadomość. Fejkować całe swoje śmierć, angażować do tego ratowników zdrowia, policję, dyrektora, matkę, znajomego ojca, ojca samego w sobie i jeszcze ekspedientka w pracy, znaczy masz wziąć swoją kartę kredytową i schować ją w skrzyni obok restauracji Czerwone Szelki. I co to w ogóle jakieś bandziory w ogóle, G-Playek? Mi tutaj każą kartę kredytową odstawić teraz do tego, do restauracji Czerwone Szelki. Co to jest grane w ogóle? Słuchaj, tato, chodź dobra, tutaj. Tato, przyznaję się, to ja chciałem po prostu wziąć ci tą kartę i sobie kupić, ale wiesz co zrobiłem? Okazało się, że znalazłem login i hasło do twojego konta w twoim pokoju. Ale nie... Koju i sobie kupiłem teraz PS5 normalnie. Uż, ty wiesz co, G-Playek, masz kary. Ty przestawałeś oddychać i tu udawałeś, że nie żyje ci lekarze. Widzieliście tego gościa? Patrzcie to! Patrzcie co on robi z autem! Patrzcie tutaj typa! Ty przestawałeś oddychać i tu udawałeś, że nie żyje. Jezu, dobra, okej. Byli zmartwieni. Ja cię przepraszam, ale przyznaję się, ja po prostu cię strollowałem. Ale chwila... Ale wiedziałem, że to wszystko jest troll. Kumacie, że oni fejkują sobie śmierci. Kumacie to, on angażuje tych wszystkich osób, które wymieniłem, wypłaca pieniądze. Ja nie wiem w ogóle, kto za tym wszystkim stoi, czy ty coś o tym wiesz? Zobacz, z Lakim tu normalnie próbowaliśmy go odstraszyć. On tutaj jest, słuchaj, strzeżcie, słuchaj, nie wiem, trzymaj kiełbasę do ręki. Co ty, jaką kiełbasę, co ty? Trzymaj, weź kiełbasę do ręki, podobno duchy się boją, wiesz co, kiełbasę.
To ty słuchasz w końcu Lakiego, bo mówiłeś, że ta kiełbasa go rozciecza. To ty kogo ty w końcu chcesz słuchać? Ześwirowałeś, zejdź na ziemię, tu nie ma żadnych duchów. Stary pijako, się znowu upiłeś! Było tego Arnolda kolejnego pić! Słuchaj, masz karę na zawsze, już nigdy, słuchaj, ja po prostu nie wiem, to... Tak, słuchajcie, to jest będzie dobrze, było za grubo dla mnie. Dziękuję za polecenie tego filmu na moim Discordzie. To raz, dwa... To było ciężkie. Trzy... Ja uważam, że Dziplejek powinien być... stracić obywatelstwo. Później powinno być Podlasie wyłączone z państwa polskiego, dostać obywatelstwo podlaskie i tam przeżyć swoją długą i monotonną starość, trolując jaskiniowców. Pozdrawiam osoby z Podlasia. Nie, to było jedno z... Nawet grzyb nie pomoże, nie wiem. To było głupie. To było 2 tygodnie temu, nie czaty. Dobra, dość. Mam nadzieję, że wam się podobało. Standardowo zapraszam do RG Playa, link tutaj, do subskrybowania głównego kanału, do subskrybowania drugiego kanału oraz bicia na 2 filmy proponowane w tych miejscach. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Mówi do was Gabor.